9 Emil. Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Już jesteśmy na antenie w studiu Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Joanna Kruzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Trzecia Droga. Wanda Nowicka, Nowa Lewica. Dzień dobry. I Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Bardzo Państwa serdecznie witam. Mogę zdradzić naszym słuchaczom, że gawędziliśmy tutaj przed wejściem na antenę o imprezie, która się odbyła w środę, ale niestety żaden z uczestników programu nie brał w niej udziału. Było bardzo podobno wesoło, aż za wesoło, bo mieszkańcy się skarżyli. Okazało się, że jednym z głównych uczestników był Łukasz Mejza, który oświadczył, że śpiewano piosenki patriotyczne oraz biesiadne. No ale to tak gwoli ujawnienia tutaj pewnych didaskaliów, które zawsze mają miejsce przed rozpoczęciem audycji. Wracamy oczywiście do tematów poważnych. Wczoraj Sejm zdecydował o przesłaniu 4 projektów ustaw dotyczących aborcji. To były 2 projekty Lewicy, 1 Koalicji Obywatelskiej i 4 projekt Trzeciej Drogi, który przywracał tak zwany kompromis aborcyjny sprzed decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 roku. I tutaj udało się koalicji 15 października zawrzeć pewien pakt o nieagresji. Te projekty znalazły się w komisjach, choć PSL był podzielony, bo tylko pozwolą Państwo, przypomnę w skrócie, jak to wyglądało. 8-7 posłów głosowało razem z PiS i Konfederacją. Chodzi o te 3 projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. 10 było przeciwnych temu, aby je odrzucić w pierwszym czytaniu, a 15 posłów się wstrzymało.
Natomiast Polska 2050 cała była za tym, aby wszystkie projekty odesłać do komisji. Więc to pokazuje mniej więcej, jak wygląda rozkład głosów w sprawie aborcji. Też chcę zaznaczyć, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze to wiedzą, że w przypadku tej ustawy trzeciej drogi o tak zwanym kompromisie, to tu mieliśmy kilku posłów, którzy byli przeciwni temu, aby odrzucać ten projekt w pierwszym czytaniu, i to była m.in. Katarzyna Sójka, Janusz Cieszyński, Łukasz Schreiber. A wstrzymało się ponad 20 posłów. Tutaj Mateusz Morawiecki powiedział, że się pomylił, nie chciał odrzucenia ustawy w pierwszym czytaniu, ale wśród tych wstrzymał... zrobił dobrze. Tak. To mówi prawdę, jak się pomyli. No, ale chcę tylko powiedzieć, że wśród tych posłów, którzy się wstrzymali od głosu w sprawie właśnie tej ustawy trzeciej drogi, jest m.in. Jarosław Kaczyński, ale też Michał Dworczyk, Radosław Fogiel, Marcin Przydacz, Olga Semeniuk-Patkowska, to istotne, bo pani poseł Semeniuk-Patkowska będzie w komisji nadzwyczajnej, która będzie się zajmować, i Joanna Lichocka. Generalnie było to ponad 20 posłów, tych wstrzymujących się. A oczywiście Konfederacja była w całości za tym, aby wszystkie te projekty odrzucić w pierwszym czytaniu. I teraz chciałam prosić państwa o krótki komentarz do tego, co się wydarzyło i jaki to jest prognostyk, jeśli chodzi o pracę tej komisji nadzwyczajnej. Dodam, że tam jest zdecydowana większość kobiet, tylko dwóch posłów. Bardzo proszę, pan Miłosz Motyka. Pierwsze, no, w Polskim Stronnictwie Ludowym nigdy nie było dyscypliny w zakresie głosowania nad aborcją, wobec czego to też nie jest dla nas i nie powinno być żadne zaskoczenie. My jesteśmy konsekwentni. Mówiliśmy nie tylko w trakcie ostatniej kampanii wyborczej, ale i poprzedniej, i przez lata, jakie są nasze poglądy. Nikt nigdy nikomu dyscypliny w klubie w tej sprawie, w tej materii nie narzucał, wobec czego tutaj tych... każdych osobistych też obietnic każdy z parlamentarzystów dotrzymał, ale dobrze, że te projekty będą procedowane w Komisji Nadzwyczajnej. To jest też taka sytuacja pierwszy raz od ponad 20 lat, w której w ogóle te projekty są procedowane w komisji. Uzyskały większość do tego, żeby nad nimi procedować w komisjach. Ale pan sądzi, że jest możliwe jakieś porozumienie między właśnie członkami Komisji Nadzwyczajnej, żeby powstał taki projekt, który miałby większość w Sejmie? Gdy widzę wyniki tego głosowania i słyszę zapowiedzi parlamentarzystów, to widzę, że ten projekt właśnie trzeciej drogi, który uzyskał największe poparcie w głosowaniu, ma największe szanse, by być projektem, który ma szansę też uzyskać poparcie w Sejmie i później uzyskać podpis prezydenta. Znaczy, natomiast... ja byłam w Pałacu Prezydenckim i usłyszałam, że taka ustawa nie będzie podpisana przez prezydenta. Więc będziemy musieli poczekać w takim razie do momentu wyboru nowego prezydenta, i to też, myślę, jasno możemy zadeklarować. Natomiast ja mam nadzieję, że ta praca w Komisji Nadzwyczajnej będzie pracą, która będzie przede wszystkim widziała aspekt prawny, widziała aspekt moralny, widziała aspekt bezpieczeństwa, również zdrowotnego, i że będzie pracą merytoryczną, że też te spory, i to ważne, wokół tej sprawy i uwypuklanie różnic, które są rzeczą absolutnie naturalną w podmiotowej koalicji, jaką jest koalicja 15 października, już nie będzie miało miejsca, że będziemy wreszcie do brzegu w tej sprawie się poruszali, a nie tylko i wyłącznie eksponowali różnice, które, jak widać w ostatnich wyborach, nikomu nie pomogły, a na pewno nie pomogły tym, którzy je najmocniej eksponowali. Pytanie do pani poseł Joanny Kluzik-Rostkowskiej, bo Roman Giertych nie głosował. No, mam nadzieję, że Katarzyna Mrzygłocka, rzeczniczka dyscypliny, dowie się, dlaczego tak się stało, i jeżeli nie będzie to wytłumaczenie... Dlaczego tak się stało. Roman Giertych ma bardzo konserwatywne poglądy, i w czasie kampanii wyborczej, kiedy Donald Tusk powiedział, że wszyscy mają głosować w Koalicji Obywatelskiej za liberalizacją, to Roman Giertych powiedział tylko tyle, zresztą nie chodził potem po mediach, więc nawet nie można było go dopytać. Powiedział tylko tyle, że będzie się trzymał dyscypliny klubowej. No więc właśnie, mam nadzieję, że Katarzyna Mrzygłocka zdyscyplinuje Romana Giertycha. Ale to będzie kara finansowa? Zobaczymy, jaki będzie. No to jest jakby propozycja będzie Katarzyny Mrzygłockiej, tak? Jak tą sprawę rozwiązać? Rzeczywiście
rzeczywiście wczoraj wszyscy zauważyliśmy, że Romana Giertycha albo nie było. Też drugiego posła. Nie, ale Jarek Urbaniak jest po prostu chory, także tutaj rozumiem, w ogóle nie ma. Tutaj nie ma, ale nie też ma jakby nie było żadnej wątpliwości, że Roman Giertych by się poddał dyscyplinie bez zbędnej zwłoki. Tak, także akurat ta historia druga jest tutaj nie. No a tutaj to już ale czy pani też sądzi, tak jak właśnie pan Miłosz Motyka, że tak naprawdę w tym Sejmie będzie uchwalona tylko ta ustawa, która przywraca tak zwany kompromis? Ja mam nadzieję, że to znaczy, żeby była jasność. Po pierwsze przypomnę, jak to było historycznie, że ponieważ były różne zdania na temat tego, jak rozwiązać ten problem wewnątrz koalicji, to zapadła decyzja o tym, że nie będzie projektu rządowego, bo to jakby na tym poziomie trudno byłoby się porozumieć, tylko będą projekty poselskie, które nad którymi będziemy pracować w parlamencie. I w związku z tym zadecydowaliśmy, że pozwolimy wszystkim tym projektom wejść do komisji i nad nimi pracować. Ja akurat jestem zwolenniczką legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia i propozycja trzeciej drogi mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. Tak? Czy to będzie łatwa komisja, tego nie wiem, pewnie nie. No po prostu poczekajmy, dajmy jej czas na wypracowanie różnych rzeczy. Ja tylko chciałam powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, my nie jesteśmy strażnikami ludzkich sumień. Chciałam, żebyśmy my jako parlamentarzyści pamiętali. Pani poseł, ja to wszystko rozumiem, tylko pani stanie przed takim dylematem, bo jak ja patrzę na rozkład głosów w Sejmie, to wiele wskazuje na to, że tak zwany kompromis przed decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej ma większość w Sejmie. Tak wynika z podziału tych głosów PSL-u i w Polsce 2050. I może pani stanąć przed takim dylematem. Czy głosować za tak zwanym kompromisem, czy zagłosować przeciwko, co niestety będzie oznaczało pozostawienie tego stanu prawnego, jaki jest teraz. To znaczy na pewno otwarcie będzie tej ustawy. Będzie pani wybierać z pani perspektywy mniejsze zło. Ja będę oczywiście wybierała mniejsze zło, natomiast żeby była jasność, dajmy tej komisji popracować. Chciałam powiedzieć, że zdecydowana większość zwolenników trzeciej drogi uważa, że powinna być liberalizacja tej ustawy, więc no, nie bądźmy strażnikami ludzkich sumień, opierajmy się na medycynie XXI wieku. Ale oni nie zagłosują za wersją Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Bo ja rozmawiałam. Muszą to wziąć na odpowiedzialność swoją. Ja jestem z tego pokolenia, że ja pamiętam te debaty w 92 i w 93 roku. Tak? No i tak naprawdę jesteśmy w tym samym miejscu i czas już tą sprawę skończyć. Doceniam, że Mateusz Morawiecki chciał, żeby te projekty poszły do komisji. Nie, jeden. No czy tam jeden, dobrze. Powiedział chyba natomiast, żeby była jasność, kilka dni temu w czasie kampanii używał argumentu dotyczącego ustawy jako tematu zastępczego. No więc ja bym bardzo chciała, żeby pan premier Brył się zdecydował, czy kwestia aborcji kobiet jest tematem zastępczym w polityce, czy nie. W moim odczuciu nie jest to temat zastępczy i to pokazuje jakby prawdziwe postrzeganie tego problemu przez polską prawicę. Po prostu jest tak, że PiS, duża część PiS uznała, że ta decyzja Trybunału Julii Przyłębskiej zaszkodziła mu i zmobilizowała dużo, wielu wyborców przeciwko PiS-owi, więc teraz po prostu najchętniej by na ten temat nie mówili. I trzeba brać odpowiedzialność sprawę, za własne czyny po prostu. To o to przede wszystkim chodzi. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Wczoraj też, przepraszam, to przedwczoraj już, wczoraj przesłuchaliśmy dosyć poruszających wystąpień Kariny Bosak i Przemysława Wiplera. Poseł Karina Bosak będzie wiceprzewodniczącą tej speckomisji. Będziemy na pewno, będzie nas informować, jak będą przebiegały prace nad tymi ustawami. My oczywiście jako Konfederacja jesteśmy konsekwentnie przeciwni tym ustawom i tym rozwiązaniom. Jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego. Natomiast chciałbym powiedzieć coś bardzo istotnego w tym zakresie, mianowicie, że nie wystarczy tylko i wyłącznie zmiana prezydenta, dlatego, bo do tego, aby zmienić to prawo, należy zmienić konstytucję. Potrzeba 307 głosów, ponieważ jednoznacznie jest mowa o tym, że polska konstytucja nie pozwala na wprowadzenie tychże ustaw. Te ustawy są z nią po prostu sprzeczne, więc nie wystarczy tylko i wyłącznie na siłę kolanem dopychać. Ja wiem, że
w innych tematach jesteście w stanie robić takie właśnie rzeczy, że właśnie ignorować ustawy, ignorować konstytucję, wszystko zależy od woli politycznej, wszystko zależy od większości sejmowej. No nie do końca, dlatego, bo jednak mimo wszystko polska konstytucja bardzo jasno i wyraźnie określa to, że życie po prostu jest chronione, dlatego też póki nie będziecie mieli większości do tego, żeby zmienić konstytucję, to wszystkie te ustawy będą po prostu z nią sprzeczne i nie będą mogły wejść w życie. Panie pośle, to tradycyjnie przypomnę, że w konstytucji nie ma zapisanej Trybunał Konstytucji jednoznacznie się o tym wypowiedział. Życie jest chronione od chwili poczęcia i nie bez powodu Marek Jurek chciał zgłosić taką poprawkę. Dodajmy historycznie, że Jarosław to, Kaczyński... To, żeby coś doprecyzowywać, nie oznacza, Marek Jurek to chciał zgłosić, to powiedział o nim albo wariat, albo agent. Tak, doprecyzowywanie tak nie oznacza, że czegoś nie ma. Zgadzam się. Jeszcze druga moja uwaga jest następująca. Otóż może być tak, że będzie wypracowany kompromis, który nie będzie naruszał decyzji Trybunału z lat 90., a mianowicie będzie zakładał, że z założenia aborcja jest nielegalna, ale ze względu na przykład na zdrowie psychiczne jest dopuszczalna po konsultacji z psychologiem. Wersje mogą być bardzo różne i ta liberalizacja może mieć bardzo różny kształt. Ja tylko tak zauważam. Wanda Nowicka. Dobrze się stało, że wszystkie projekty trafiły do komisji nadzwyczajnej. To daje szansę na to, że przybliży się sytuacja, poprawa praw kobiet w Polsce, że uda nam się, że tak powiem, ruszyć z tym procesem. Oczywiście mam świadomość pełną, że to nie będzie łatwe, że w tej komisji będzie trudno wypracować kompromis. Zgadzam się tutaj z posłanką Kluzik-Rostkowską, że nie wyobrażam sobie, żeby podstawą projektu, bo trzeba będzie wybrać jakiś projekt, prawda, który będzie takim projektem bazowym, że to będzie projekt trzeciej drogi, no, który de facto jest projektem zakazującym przerywania ciąży, więc trudno uznać go za podstawę do liberalizacji, jeżeli się go właśnie nie zliberalizuje. Czyli gdyby taki projekt ostatecznie był poddany pod ostateczne głosowanie, to by pani głosowała przeciw? Ja nie chcę teraz mówić o głosowaniu, zobaczymy, jaki będzie projekt, bo ja nie wierzę, że taki projekt być uznany za to, że on coś zmienia. Ja przypominam, że ja od ponad 30 lat właśnie walczyłam z tą ustawą, założyłam organizację Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, który zwalczał właśnie zakaz aborcji z 93 roku. I w tym momencie uznanie, że to jest jakiś kompromis, jakieś rozwiązanie kompromisowe, które kobietom pomaga czy wspiera, jest troszkę kuriozalne. No ale oczywiście rozumiem, komisja będzie na tym dyskutować. Tutaj najlepszym wyjściem kompromisowym i tu liczę na większość członkiń i członków tejże komisji, byłoby poparcie jako tego projektu projektu dekryminalizującego aborcję, który w prawie nie zmienia tego, co oczywiście jest, jak mówię, dużym kompromisem z naszego punktu widzenia, ale przede wszystkim chroni kobiety poprzez to, że osoby, które pomagają, przerywają ciążę jak lekarze, bądź pomagają kobietom w przerwaniu tej ciąży, na przykład zawożąc kobietę na zabieg, czy dając pieniądze, czy pomagając jak, nie wiem, mama, prawda, niejednej dziewczyny pomaga prawda, swojej córce w tym, żeby mogła wyegzekwować to prawo, na przykład poprzez informacje, czy w ogóle wsparcie moralne też własnego dziecka w tej sprawie, że że to wzniosłoby w pewnej mierze, nie wiem, czy w dużej, ale w znaczącej mierze zagrożenie, jakie ta ustawa, z którą mamy teraz do czynienia, niesie dla kobiet, dla ich życia, dla ich zdrowia, dla ich praw, bo to jest tak naprawdę ta dyskusja, wokół której powinna się to toczyć, ta cała debata w tej komisji i prace w tej komisji, bo tu chodzi o to, jak rozwiązać problem, żeby kobiety w Polsce właśnie
ich prawo do decyzji było konstytucyjne prawo. Przypominam, artykuł 47 Konstytucji mówi, że każdy ma prawo do decyzji o swoim życiu osobistym. Czy ktoś może zakwestionować, że decyzja o przerwaniu ciąży jest jedną z najbardziej osobistych decyzji, do których każdy, w tym również kobieta nie została wyłączona z Konstytucji, z tych praw, powinien mieć możliwość. To niestety cała ta legislacja, z którą mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat w Polsce, łamie konstytucyjne prawa kobiet właśnie do decyzji, do życia, bo my wszystkie tu jesteśmy i wszyscy za ochroną życia, ale ochroną życia rozumianą również jako życia kobiet. A nikt nie może zaprzeczyć, wiemy, doświadczenie pokazuje, że represje antyaborcyjne zagrażają życiu kobiet. I jeżeli szczęście, że teraz może coś w tej sprawie się zmieni, ale jak mówię, pamiętajmy, że rzeczywiście każdy może sobie myśleć zgodnie ze własnym światopoglądem, co uważa pan Tumanowicz, pan inni panowie w tej sprawie, ale nikt nie może narzucać, żeby inne osoby żyły zgodnie z ich światopoglądem. Każde kobiety mają swoje sumienia, mają prawo do decyzji i nikt nie powinien im narzucać cudzych światopoglądów, które co więcej zagrażają pani ich poseł, życiu i zdrowiu. Ja mam pytanie jeszcze na temat wpisu pani minister Katarzyny Kotuli, bo to wzbudziło bardzo duże emocje z tego względu, że ona podała dokładnie nazwę leków, sposób stosowania, chodzi o taką aborcję farmakologiczną. No i tutaj oburzenie było z różnych stron. Oczywiście część twierdziła, że no nadal stan prawny jest jaki jest, więc ten wpis jest niezgodny z prawem, ale też były takie zarzuty, że w ten sposób się nie reklamuje leków, że specjalne są przepisy dotyczące tego, żeby pacjent przeczytał ulotkę, wiedział, jakie są skutki uboczne, że to jakby było sprzeczne z tą zasadą, jeśli chodzi o informowanie i reklamowanie leków. Znaczy, ja przyznam się szczerze, że nie widziałam tego wpisu, ale ja myślę, że tu najlepiej zapytać pani ministry Kotuli. Ja myślę, że jej wpisy są konsultowane również ze służbami prawnymi. Nie sądzę, żeby tu był jakiś problem, ale jak mówię, większym problemem jest to, że polskie kobiety są narażone na złamanie ich prawa konstytucyjnego do decydowania o swoim życiu osobistym. To powinna być nasza główna troska i tym się głównie powinniśmy w Polsce zajmować, co zrobić, żeby kobiety wreszcie odzyskały swoje prawo i mogły o sobie decydować. To jest sprawa kluczowa. Pytanie do pana posła Karola Karskiego, bo pani poseł Katarzyna Sójka mówiła w czasie debaty, że rządzący są bardzo podzieleni w sprawie aborcji, sami nie wiedzą, czego chcą, a tu się okazuje, że PiS także jest podzielony, bo wspominałam o tym głosowaniu w sprawie projektu trzeciej drogi nad tak zwanym kompromisem aborcyjnym wcześniejszym. I teraz widzę taką wypowiedź w Interii Bartłomieja Wróblewskiego, który mówi tak. W PiS istniały różne poglądy na temat kompromisu aborcyjnego, ale dziwię się kolegom, którzy głosowali za powrotem do sytuacji sprzed wyroku TK. To wyraz lekceważenia albo konstytucji, albo trybunału. Czyli to jest bardzo ostra krytyka pod adresem kolegów partyjnych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ten ciężar podjęcia decyzji wzięła na siebie ta strona koalicyjna. I ja się przysłuchiwałem tej dyskusji i no, nie mogę się oprzeć takiemu jednemu wrażeniu, że wszyscy, jak tutaj siedzimy w tym studio, jesteśmy wyjątkowo szczęśliwymi osobami, że kiedyś nie zdecydowano się w stosunku do nas dokonać aborcji. Dotyczy to też wszystkich słuchaczy. Różne, ale w ogóle jesteśmy w rygorach ustawy aborcyjnej, także naprawdę... Jesteśmy szczęśliwi, bo nie wpadliśmy pod samochód i żyjemy. Oczywiście no, wiele jest takich okoliczności. Tak, ale jeśli zastanawiamy się nad... Aborcja to nie wypadek. Jeśli zastanawiamy się nad tym, co jest możliwe, co powinno być dopuszczalne, co powinno być zakazane, to jednak każdy z nas chce żyć. Każdy z nas się urodził i w kontekście tej dyskusji każdy z nas miał, okazuje się, to szczęście, że w stosunku do niego
tej aborcji nie dokonano, a mogła być dokonana. I tutaj chciałem też się odwołać do pewnych wartości konstytucyjnych. To wypowiedział się w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny i ten pod przewodnictwem pani prezes Julii Przyłębskiej, wcześniej pod przewodnictwem profesora Andrzeja Zolla. Ostatnio ukazało się także wiele wypowiedzi. Pan profesor Zoll dokonał jakby pewnej wnikliwej analizy. No przecież to w czasie jego prezesury w Trybunale Konstytucyjnym te podstawowe założenia, które w tej chwili są elementem niektórych projektów, zostały zdezawuowane już w połowie lat 90. I on wskazał, że aborcja nie jest prawem człowieka, że aborcja w tym zakresie, w jakim to zostało przedstawione w tych ustawach, w każdym razie w bardzo szerokim zakresie, jest niezgodna z konstytucją. Czyli pan zgadza się z tą krytyką wszystkich kolegów, tak jak Bartłomiej Wróblewski, z tego wnioskuję, którzy wstrzymali się albo byli przeciwko temu, żeby odrzucić ten projekt? Wskazuje na wiele wartości, czytanie. W tym także wartości konstytucyjnych. Ja akurat jestem osobą, która po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego publicznie wypowiadała się także w mediach, jakby wskazując, że źle się stało, że ten kompromis został naruszony. I wtedy też właśnie przewidywałem, że jeśli się to w jedną stronę uczyni, ale jest to pewna sprzeczność w pańskiej wypowiedzi, panie profesorze, bo z jednej strony mówi pan, że szkoda, że kompromis został naruszony, a z drugiej strony mówi pan o wartościach konstytucyjnych i uznaje decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej. Tutaj, no to jak? Tutaj akurat chcę się w jakiś sposób przyłączyć do tego, o czym mówiła pani poseł Kluzik-Rostkowska, że wybieramy w każdym przypadku mniejsze zło. I tutaj nie ma dobra w tym zakresie. I zwróćmy uwagę na to, że to nie tylko są wartości konstytucyjne, to także są pewne wartości aksjologiczne, ale także, że zawarte w umowach międzynarodowych wiążących Polskę, konwencja o prawach dziecka, która jest wyrazem dbałości o życie człowieka i to nie tylko po urodzeniu, ale także przed. Nie, czy można? Panie pośle, mogę jedno słowo. Ale tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z sytuacją, w której to strona koalicyjna skierowała 4 projekty. I nikt się martwi. I w tej chwili próbuje jakby zagadać te sprawy. Wywołaliście problem tutaj. Pan minister też słusznie powiedział, ci, którzy najgłośniej w ostatnich wyborach samorządowych powoływali się właśnie na te wątki aborcyjne, z kretesem je przegrali. Panie profesorze, naprawdę, ten konflikt w mówimy takiej o lewicy skali wywołała decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby Trybunał zajął się sprawą aborcji, wnioskiem pana Wróblewskiego. I ta decyzja z 2020 roku skąd takie założenie, że ktokolwiek emocje za Trybunał podejmował decyzję. Jeśli mogę, bo czas ucieka. Panie pośle, Karol, oboje jesteśmy z roczników, które się rodziły w czasie komuny, gdzie aborcja z powodów społecznych była tak naprawdę aborcją na życzenie. I to jest, i jesteśmy z roczników, kiedy się rodziło po 800 tysięcy dzieci. I to czyli pokazuje, i ty miałaś szczęście, że, i ja miałem czym, szczęście, że, każdy że z nas w tym studiu miał szczęście. Mimo, każdy z naszych słuchaczy miał mimo szczęście. Mimo tego, tak? Jak chcecie, bo wy cały czas stosujecie takie taką retorykę, jakby wszystkie kobiety świata nie marzyły o niczym innym, tylko o dokonaniu aborcji, która będzie legalna. Więc ja pokazuję ci, że to jest kompletna bzdura, że w czasach, kiedy aborcja była dostępna, legalna, rodziło się 800 tysięcy dzieci, co pokazuje, że kobiety nie są istotami, które jedyne o czym marzą, to o dokonaniu aborcji. Bałamutne. To wręcz pokazuje, że to jest taki instrument, po który się sięga już naprawdę w
sytuacja bez wyjścia. Ale chciałam powiedzieć coś pozytywnego. Rozmawiałam nie tak dawno temu z moją koleżanką, która w Niemczech pracuje na poziomie gminy. Tam są w zasadzie kobieta, która chce dokonać aborcji, musi pójść na rozmowę. I ta moja koleżanka, ona jest tą osobą, z którą się rozmawia. Tak. Ona nie ma, znaczy jej zadaniem nie jest przekonanie w te czy we w te, tylko po prostu chodzi o to, żeby ustalić, no, żeby jakoś te kobiety... Nie, no, tam jest powiedziane, że w takim ośrodku kobieta otrzymuje wszelką informację, tak gdzie jest, może zyskać pomoc. Nie, ale to jest znacznie więcej, słuchajcie. Nie to tylko jest, finansową. Ale to jest tak, że dzięki temu widać, jak różne są powody decyzji o przerywaniu ciąży. Jak często wynika to z bardzo trudnej sytuacji materialnej. Czasem wynika to z tego, że jest się ofiarą przemocy w rodzinie. Część tych sytuacji jest taka, że się okazuje na samym końcu, że kobieta nie chce usunąć ciąży, tylko po prostu ma przeświadczenie, że sobie nie poradzi. I wtedy jest możliwa pomoc niej. W sytuacjach trudnych jest nawet sytuacja taka, że te kobiety, jeżeli są ofiarami przemocy, razem z dziećmi są umieszczane w specjalnych domach matek, także żeby jakby odciąć kobietę i te dzieci, które ma od tego przemocowca. W związku z tym, słuchajcie, no to są trudne sytuacje. No, to znaczy tutaj po prostu argument jest taki, że gdyby był system rozmowy z psychologiem, to być może część kobiet zmieniłaby zdanie, gdyby zobaczyła, że może znaleźć gdzieś wsparcie, a tak to gdyby po prostu jadą do Czech. Tak. Jadą do Czech i przerywają ciążę i po prostu wydaje mi się, że konserwatyści kompletnie to ignorują, że im zależy na ideologicznej wersji. Pani redaktor nie słuchała wypowiedzi pani poseł Kariny Bosak, która właśnie dokładnie o tym mówiła. A potem o wsparciu, tylko się o wsparciu liczy, szczególnie liczy to, ze strony ojca. Pani Karina Bosak o tym mówiła i nie tylko i wyłącznie na ostatnim posiedzeniu. Ale nie zmienia ale to na faktu, innych, że już tak jest się nie to ważna rzecz. Jednej no, posłanie, ja dlaczego? Rozumiemy i tyle. Ja tylko państwu no, ale to proszę że... nie mówić o tym, że konserwatyści ale o tym nie mówią. Ja i w ogóle o tym się nie robi. Zaraz Miłosz Motyka i pani poseł Nowicka, tylko chcę przypomnieć, że naszą dyskusję mogą państwo śledzić na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie i tam też będzie dogrywka pozaradiowa, na którą serdecznie zapraszam. Bardzo króciutko, Miłosz Motyka, bardzo wiele proszę. Trudnych wyborów w tej sprawie. Wiele kobiet pewnie takiego wyboru musiało dokonywać i Karina Bosak nie jest jedyną, która w tej sprawie jest jakimś autorytetem, która się musi wypowiadać. Nie jest jedyna, więc może nie wykorzystujmy w każdej wypowiedzi imienia i nazwiska, bo to nie było clue debaty. Natomiast aspekt prawny, na aspekt prawny pan poseł Karski zwrócił uwagę i na słowa profesora Colla, tylko ja chciałbym, aby to było takie dość konsekwentne stanowisko, bo sam profesor Coll zwrócił uwagę, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2020 roku został właśnie nieważny z uwagi na to, że w składzie orzekającym zasiadają ci, którzy zostali wadliwie wybrani. Tak, wobec czego dobrze by było, by tutaj była zachowana pełna konsekwencja. No tak, ale wiem, że tu konsekwencji nie będzie. Ale jednocześnie wskazał. Jedno zdanie. I tutaj akurat mówię o sobie, która jest dla państwa autorytetem i która również wskazywała. Tak, wiemy, ale że profesor Zoli jest konserwatystą. Króciutko, pani poseł Nowicka. Ja mogę... I się zgadzacie państwo z nim? Że jest konserwatystą? Zgadzamy się, tak. Profesor A z jego poglądami prawnymi? No ja się nie zgadzam akurat, to właśnie jeśli chodzi o kwestie aborcyjne, to absolutnie się w tej sprawie nie zgadzam z panem profesorem Collem. Natomiast i nigdy się nie zgadzałyśmy ani Federacja, ani wielu autorytetów prawnych. Natomiast wracając do sprawy fundamentalnej. Ja nie wiem, jak tutaj politycy, zwłaszcza mężczyźni, mogą się godzić na to, że Polki mają o wiele mniej praw niż wszystkie inne Europejki. Polki są w dramatycznie różnej sytuacji, jeśli chodzi w porównaniu, nie wiem, z Włoszkami, Niemkami, które mogą o sobie, Czeszkami, no kogo, gdzie się nie spojrzymy, w
tam kobiety mogą sobie decydować. Tamte społeczeństwa uznają prawo kobiet do samostanowienia, do decydowania. Szanują kobiety, rozumieją, że kobiety są w stanie podejmować decyzje o swoim życiu, decyzje racjonalne, a państwa powinny je w tym wspierać. A u nas, my żyjemy w takim, powiedziałabym, no nie chcę mówić, prawda, w tak dziwnym społeczeństwie, które akceptuje w dużej mierze, muszę przyznać, fakt, że kobiety swoich podstawowych praw zostały pozbawione. I nikogo to nie szokuje. I nie szokuje to pana, prawda, tutaj europosła w Europie, prawda, jest, powinien wiedzieć, jak sytuacja wygląda w Europie i nic wam się, żadna lampka nie świeci. Dlaczego Francuzki mają mieć więcej praw niż Polki? Dlaczego Polki nie mogą również, że tak powiem, móc korzystać z praw obywatelskich? Co więcej, jeszcze jedna rzecz. W innych krajach prawo wygląda zupełnie inaczej. Ale ostatnie zdanie. Dobrze, ale ja musiałam tutaj powoływanie na Trybunały Międzynarodowe i tak dalej. Wszystkie Trybunały Międzynarodowe potwierdzają, że kobiety mają prawo do samostanowienia. Przypominam wszystkie wyroki, które wygrywały Polki w Strasburgu, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, prawda? Alicja Tysiąc, sprawa RR, sprawa SIP. Tam to wszystko były wygrane sprawy i wszystkie te prawy dotyczyły odmowy przerywania ciąży. Co więcej, pan profesor się tu powołuje na konwencję praw dziecka, to ja odsyłam do rekomendacji tego komitetu, który między innymi zajął się prawami dziewczynek do tego, żeby mogły przerywać ciążę. Proszę państwa, już właśnie ta nawet bez zgody rodziców, sytuacji, kiedy nie mają. Więc opowiadanie, że konwencja praw dziecka jest jakby przeciw aborcji, to jest po prostu kłamstwo. Jest nadzieja, że prace Komisji Nadzwyczajnej wysadzą koalicję rządową i dojdzie do przedwczesnych wyborów. To będzie coś dobrego, co przy tej okazji może się wydarzyć. Niestety już nie pozwolę, bo poświęciliśmy temu bardzo dużo czasu i bardzo przepraszam. Trybunały międzynarodowe nie potwierdzały istnienia prawa do aborcji. Trybunały międzynarodowe potwierdzały, że w sytuacji, kiedy w jakimś Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję dopuszczającą aborcję jako prawo człowieka. Jest proszę nie opowiadać, panie profesorze. Uniemożliwiono jej dokonania. Niech pan się zapozna z całym prawem. Bardzo państwa proszę. Rozumiem, że pan profesor uważa, że kwestia aborcji jest inaczej ujęta. Okej, rozumiem. Myślę, że tutaj argumenty wybrzmiały. To jest kwestia do rzeczowej rozmowy po prostu. Rzeczowa rozmowa jest taka, że trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które rzeczywiście byłoby popierane przez większość społeczeństwa. A czy to będzie możliwe, czy politycy będą do tego zdolni, tego nie jestem pewna. Całe szczęście my wszyscy to obecnie żyjemy. Są na szczęście jeszcze organizacje kobiece, bez których Polki naprawdę by były w dramatycznej sytuacji i umierałyby częściej niż to ma miejsce. Chciałam porozmawiać o rocznicy katastrofy smoleńskiej, dlatego że tutaj są pewne jednak kwestie istotne, związane także z pieniędzmi publicznymi. Dlatego właśnie do tego wracam. Ale oczywiście mamy też przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, że był zamach, też pewne sugestie, czy że także i w Polsce są osoby za to odpowiedzialne, czyli nic nowego. Natomiast mamy też wystąpienie prokuratora Krzysztofa Szwarca, który wystąpił w TVN24. On jest szefem zespołu śledczego powołanego właśnie do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. I okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość przez długie miesiące, a nawet więcej, ukrywało wyniki badań zespołów biegłych międzynarodowych, z których, jak powiedział pan prokurator w programie u Piotra Świeczka, nie ma dowodów, nie ma żadnych przesłanek, aby twierdzić, że doszło do jakichkolwiek wybuchów w tym samolocie. I to, co wydaje mi się istotne z tego punktu widzenia, to jest to, że skoro to wszystko prokuratura wiedziała, jak się rzeczy mają i jednocześnie państwo polskie wydało kilkadziesiąt milionów złotych na działania podkomisji składające się z osób, które nie znają się na badaniu katastrof, czy ktoś powinien ponieść... Śledztwo.
i utrudniających śledztwo, tak wynika zresztą z tych doniesień prokuratora Szwarca. Czy ktoś w tej sprawie powinien ponieść odpowiedzialność? No bo to jest jednak niesamowite, że no jakoś takie rzeczy się dzieją i pytanie właśnie, czy jakieś będą tego konsekwencje, pani poseł Kluzik-Rostkowska. No tak, no znaczy osobą najważniejszą przy odpowiedzi na pytanie, to powinien ponieść odpowiedzialność. To jest Antoni Macierewicz, że to żeby było jasność, my to wszystko wiemy od lat. O ile do roku 2015 Antoni Macierewicz, nie mający dostępu do śledztwa, informacji i tak dalej, snuł sobie różne fantastyczne teorie, które zresztą od czasu do czasu przybierały nieco inną postać, to po roku 2015 miał wszystkie instrumenty, więc gdyby był jakikolwiek cień tego, że on ma rację, to zostałoby pokazane, ale ponieważ jeśli fakty się nie zgadzają z tym, co myśli Antoni Macierewicz, to tym gorzej dla faktów, to po prostu różne rzeczy ukrył, żeby była jasność, bo ja się tą tematyką zajmowałam bardzo szczegółowo. Mieliśmy zespół, który się tym zajmował. W pewnej chwili było widać, że prokuratura przestaje wspierać pod komisję Macierewicza. To i to już jakby, znaczy dla wszystkich, ktokolwiek będzie mówił, od bardzo dawna nie ma żadnej wątpliwości, że ustalenia komisji Millera to były te jedyne ustalenia, na które są dowody, a reszta to było budowanie kapitału politycznego. Pani poseł, ale czy tutaj widzi pani przestrzeń, nie wiem, na przykład dla działań prokuratury, no jeśli chodzi właśnie o te wydatki pieniędzy publicznych? No tak, bo słuchajcie, to żeby była jasność, jedyna grupa, która badała katastrofę, tak? I nie była w Smoleńsku, to jest podkomisja Macierewicza. To w ogóle nie o to chodziło, żeby cokolwiek zbadać. To chodziło o to, żeby budować mit będący kapitałem politycznym. Jarosław Kaczyński w tę pułapkę, w której jest do dzisiaj, wpuścił siebie sam. Dlatego, że jeżeli w jego otoczeniu bliskim znalazł się Antoni Macierewicz, który zaczął mówić o zamachu, no to tym samym Jarosław Kaczyński w takim sensie politycznym nie mógł nie mówić, że to był zamach, tak? No bo wtedy ta grupa wyznawców zamachowych byłaby skupiona przy Macierewiczu przeciwko dużej części PiS-u. To są jakieś takie polityczne tutaj niuansiki, ale prawda jest taka, no Antoni Macierewicz, który wydał wielkie, wyciągnął z budżetu, ale przecież on tych pieniędzy sam sobie nie wziął, tak? To znaczy... No właśnie, więc pytanie jest też odpowiedzialność. Pytanie do pana posła Karskiego. No jeżeli prokuratura pod nadzorem Prawa i Sprawiedliwości, specjalny zespół wydał mnóstwo pieniędzy na jakąś gigantyczną liczbę ekspertyz, dokonano dodatkowych ekshumacji nawet wbrew woli części rodzin. Wszystko to dokładnie zbadano. I dzisiaj wynika z tych właśnie badań prokuratury, że żadnego wybuchu bomby nie było. To może już czas zamknąć ten okres kłamstwa Smoleńskiego. 14 lat temu miała miejsce największa katastrofa w powojennej historii państwa polskiego. Nie powinno nikogo dziwić, że wszyscy staramy się wyjaśnić, co się wówczas wydarzyło. Tak jak do dzisiaj staramy się wyjaśnić, co się stało na przykład na Gibraltarze, kiedy zginął generał Władysław Sikorski. To jest też naturalnym, oczywistym, że te wszystkie dowody, które są możliwe do zbadania, w największej masie występują Panie teraz. Profesorze, zostały zbadane. Im dalej się będziemy oddalać od momentu, kiedy to ta wielka tragedia miała miejsce, tym będzie trudniej. To w tej chwili trzeba robić wszystko, co jest możliwe. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość miało szansę to zrobić przez 8 lat. Wyniki badań są właśnie takie. To może już, panie profesorze, czas pamiętajmy też, że polska prokuratura
postawiła zarzuty trzem osobom, trzem kontrolerom lotu, którzy są ścigani przez prawo polskie. Tylko, że to nie oznacza, ustaleń, że był zamach i wybuch bomby, jak twierdzi Antoni Macierewicz. Wiemy jedno z pewnością, że raport komisji Millera nie odzwierciedla stanu faktycznego. Nie, no właśnie wiemy, że odzwierciedla. Właśnie wiemy, prokuratura pod nadzorem PiSu do tego doszła, panie profesorze. Dobrze, że się między nami dyskusja wywiązuje, pani redaktor, w tej chwili, bo mam możliwość odnoszenia się na bieżąco do wszystkich wątków. Natomiast, nie, no chciałabym, żebyśmy się trzymali natomiast faktu, dziękuję jeszcze raz za ułatwianie mi odpowiadania na pani pytania. Natomiast wiemy już jedno, że ten samolot był sprowadzany w sposób nieprawidłowy, że ten samolot został skierowany do lądowania nie od strony tej, gdzie zazwyczaj na tym lotnisku lądują samoloty, tylko zupełnie innej strony pasa był sprowadzany do lądowania. Tam, zdradzę panu tajemnicę, a polscy piloci mogli temu zapobiec. Niestety nie trzymali się procedur bezpieczeństwa. Taka smutna prawda. Znaczy, pani redaktor, jedna podstawowa rzecz, podsumowując. Będzie jeszcze wiele pytań, będzie jeszcze wiele wątpliwości, natomiast tego typu badania, tego typu analizy najłatwiej przeprowadzać jest bezpośrednio po katastrofie. Badanie tej katastrofy zostało oddane stronie rosyjskiej. Nie, ten wrak do dzisiaj znajduje się po stronie rosyjskiej. To jest nieprawda. Polska prokuratura od początku prowadziła śledztwo i była na miejscu. Prowadziła śledztwo, natomiast na podstawie trójstronnego memorandum podpisanego przez ministra Millera, przez ministra transportu Federacji Rosyjskiej oraz przez przewodniczącą Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Wspólnoty Państw Niepodległych. Na podstawie tego memorandum ten wrak został pozostawiony po stronie rosyjskiej do czasu, który sam zdefiniuje sobie strona rosyjska, czyli do czasu zakończenia postępowania. Wrak. Halo, to miało być 8 lat temu. Ale jednocześnie mamy do czynienia... Jak to jest możliwe, żeby skoro oddaliśmy śledztwo Rosjanom, to prokuratura polska postawiła zarzuty. I czy to ja mam rozumieć, że prokurator Pasionek, który wtedy to śledztwo prowadził, był rosyjskim? Rosyjskim prokuratorem, no bałamustwo. Oboje wiemy, że nie było żadnego zamachu. Trzeba zakończyć to. Jedno zdanie. Panie profesorze, ja słyszałam wiele lat temu, jak PiS zapowiadał, że będzie powołana Międzynarodowa Komisja pod auspicjami NATO. I to zostanie wyjaśnione. Żadnej komisji międzynarodowej we współpracy z NATO nie ma. No tak jest. Dzisiaj już wiemy, że gdy partnerzy z NATO zaproponowali tego typu rozwiązania, to wówczas ale jeszcze... Ale mogliście to... To wówczas na samym początku, ale... bezpośrednio po katastrofie, ówczesny polski rząd odrzucił te prośby. Mogliście zrobić tę komisję, tak. Nie zrobiliście. Pani poseł, przepraszam, teraz tak. Pani poseł Nowicka, zaraz miłość chcę stanowczo stwierdzić, że za szaleństwa Macierewicza pełną odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński, bo gdyby nie jego zgoda, wręcz rozkaz, żeby cały czas jątrzyć, żeby cały czas robić wszystko, by odwrócić uwagę od katastrofy jako katastrofy, a przekierować ją na zamach, którym można było obciążać różne niewygodne dla Kaczyńskiego strony, tego by nie było. Tak ogromne pieniądze, które wyrzuciła w błoto ta komisja pod przewodem pana Macierewicza, też nie miałyby miejsca, gdyby nie zgoda Kaczyńskiego. Co więcej, przecież Kaczyński parę dni temu również stwierdził, że cały czas twierdzi, że to był zamach i że raport Macierewicza jest jak najbardziej prawdziwy. Więc to oznacza, że to nie było tylko tak, że szalony pan, który jest notabene szalony, tego chyba temu nikt nie zaprzeczy, ale że również, że to nie jest wyłącznie szaleństwo pana Macierewicza, tylko to jest przede wszystkim polityka Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie.
i nie byli, i nie mieliście odwagi, żeby przez te lata, widząc, że to jest wszystko bzdura, że to absurd tutaj robienie z tego zamachu, że to jest marnotrawstwo pieniędzy, no nie wiem, niszczenie samolotu, prawda, po to, żeby coś udowodnić, czego się nie da udowodnić. Nie tylko mówimy tu przecież o kosztach, ale o jakichś takich absurdalnych działaniach. Wy to wszystko akceptowaliście. To przecież była wasza polityka i nic z tego nie wyszło. I dlatego też bardzo dobrze, że w tej chwili prokurator się tym zajmie, bo to trzeba jednak rozliczyć, bo my mamy tutaj naprawdę do czynienia z nie tylko z łamaniem procedur, nie tylko ze złamaniem jakichkolwiek standardów, ale moim zdaniem również mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Witold Tumanowicz i potem Miłosz Motyka. Ja nie mam żadnego zaufania do wyniku pracy między innymi komisji, której pracował Maciej Lasek, który teraz nieudolnie kieruje projektem CPK. Zawodowo ukręca głowę, widzę, projektom. Natomiast oczywiście przez 8 lat pracy komisji, podkomisji smoleńskiej pod kierownictwem pana Macierewicza, no to też żeśmy się niczego specjalnie nie dowiedzieli. No, jak widać, no była marnotrawstwo pieniędzy, nie wskazano winnych zaniedbań, nie wskazano, no tak naprawdę nie postawiono nikogo przed oblicze sądu, bo to naprawdę postawienie zarzutów kontrolerom z Rosji, no to chyba jest takie, taka naprawdę naiwność, że my jesteśmy w stanie w tym zakresie pociągnąć do odpowiedzialności kogokolwiek z obywateli rosyjskich. Oczywiście, ale zarzuty były postawione już wcześniej, znaczy, przed rządami PiS-u. Ale prawda jest też taka, że jednak mimo wszystko, niezależnie od tego, co uznajemy, no, katastrofa była i jednak mimo wszystko osób, które są odpowiedzialne za zaniedbania przy tej okazji, no także wypadałoby jednak wszystko wskazać. Tego nie ma obecnie. Ale obecnie tego nie ma, i prawda jest taka, że żebyśmy wyjaśnili słuchaczom jedną rzecz. Tomasz Arabski został skazany przez sąd za pewne niedociągnięcia związane z organizacją. Ja mam w tej sprawie wątpliwości, ale takie są fakty. Natomiast ci, którzy w pułku 36 byli odpowiedzialni za przygotowanie i szkolenie pilotów. No niestety, prokuratura się nimi zajmowała, ale jak przyszedł PiS do władzy, to te śledztwa po prostu zostały umorzone, co budzi moje daleko idące wątpliwości. Tak to wygląda. Powiem, no przez 8 lat tak naprawdę temat tej katastrofy, która była rzeczywiście bezprecedensowa, no to była ogromna tragedia i chyba tutaj się wszyscy przy tym stole prostu zgodzimy co do tego. Więc zresztą na ostatnim posiedzeniu Sejmu żeśmy uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, więc tutaj nie ma sporu w tym zakresie. Natomiast nie zmienia to faktu, że wciąż tak naprawdę jest ogromna ilość pytań i podkomisja smoleńska, jak widać, na te pytania po prostu nie odpowiedziała. Jakie pytania, panie pośle? To znaczy, jest raport komisji Millera i kiedy Macierewicz zaczął rządy, wycofał raport komisji Millera, co spowodowało, że jedynym oficjalnym dokumentem funkcjonującym w przestrzeni polskiej był raport anodyny. No to jest taki absolutny chichot. Polacy mają wątpliwości historii. Co do tego, ale, i nie dziwne, że nie ufają stronie Rosji. Co do wyników tego śledztwa. Ale problem polega na tym, że Antoni Macierewicz... Ufam Polakom. I to zupełnie wystarczy. Proszę pani, Macierewiczowi. Nawet już tego braku, żeście ani wy, ani PiS nie odzyskał. No. Proszę państwa. Ufam bardziej Jerzemu Millerowi, jego komisji, niż Antoniemu Macierewiczowi. Przepraszam bardzo. Protestować przeciwko temu i znowu odwołuję się tylko do faktów. Jeśli chodzi o badanie katastrofy smoleńskiej, to jest raport Jerzego Millera, który notabene jest bardzo delikatny wobec błędów pilotów i jest drugi raport najlepszych specjalistów od badania katastrof lotniczych w Polsce, pułkownika Milkiewicza, już nieżyjącego. I jest to raport, który we wnioskach idzie do tego samego, co raport Millera, tyle, że jest bardziej brutalny wobec błędów pilotów. Taka jest prawda. Są dwa zespoły najlepszych specjalistów od badania katastrof lotniczych, niezależnie od siebie, bo prokuratura chciała powołać osobny zespół, który zweryfikuje to, co by zrobił zespół Millera. I naprawdę, albo słuchamy onkologa, że jesteśmy chorzy na raka, ponieważ się uczył przez wiele lat, jak nas leczyć, albo idziemy do felczera i się leczymy ziołami. No błagam, no naprawdę, już czas chyba to zakończyć. Miłosz Motyka, bardzo proszę. No, piękne słowa, tylko
takie no, tylko na, tak... na około, na, no, nie, na, na około. Nie na około, nie na około, panie pośle. Albo ufamy specjalistom, którzy umieją, 8 lat czasu, żeby podważyć w tej chwili nie są ścigani sprawcy, tylko ścigani są ci, którzy chcieli ustalić prawdę. 8 lat PiS mógł ścigać. 8 lat. Miłosz Motyka. O prawdzie. Ja sobie zanotowałem, przygotowując się do tej dyskusji, te wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego od momentu objęcia przez PiS władzy. W 2015 roku już zapowiadał, że dojdą do prawdy. W 16 mówił, że jest coraz bliżej prawdy. W 17 już dochodził do prawdy. W 18 mówił, że ją odnajdzie. W 19 była niedaleko. W 20 powrócił, że znajdą prawdę. W 21 jest bliżej prawdy. I w 22 był już bardzo blisko prawdy. I tak do tej prawdy dochodzili, gdy po drodze te eksperymenty widzieliśmy, uwłaczające logice i zdrowemu rozsądkowi na parówkach, na puszkach pokoli, gdy ekspertami w tej komisji byli ludzie, którzy nie mieli z tym absolutnie nic wspólnego, gdy to umiędzynarodowienie śledztwa faktycznie było tylko w warstwie deklaratywnej, bo sami nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych powiedzieli, że wszystkie już dokumenty Polsce przekazali, a żadnego wniosku do NATO nie było. Czyli nawet w tej sprawie kłamali, że faktycznie jest prawda jest niepodważalna. Prawda jest niepodważalna. W tej kwestii mieliśmy do czynienia z katastrofą, a nie z zamachem. Teza o zamachu jest tezą bzdurną Antoniego Macierewicza, która tylko i wyłącznie przez te wszystkie lata podzieliła Polaków. I mieliście wszystkie narzędzia co do tego, jeśli chodzi o prokuraturę, która prowadziła to śledztwo. I jak widać, jednak zgodziła się z tymi wszystkimi tezami z raportu, w którym było to zawarte, o czym mówiła pani poseł. I dalej tworzyliście również takie ciała podkomisja smoleńska, jakieś absurdalne ciało, które nawet swój raport ukryło ze strony, bo było, bo ta komisja nawet nie potrafiła się tym raportem pochwalić, ale nie potrafiła go odpowiednio uwiarygodnić. Ale żeby w tej sprawie jeszcze dochodziło do takiej sytuacji, jak niszczenie dowodów, no to już jest, to już zakrawa o tak, utrudnianie śledztwa. Wątek, i to tak, jest już wątek, który w tej z tej sprawy wynika, ale który jest jednoznaczny, bo już skończyły się czasy, w których ludzie, którzy do swoich chorych, często emocjonalnych pobudek wykorzystywali pieniądze Polaków, próbowali utrudniać śledztwo i nie poniosą za to odpowiedzialności. Wreszcie poniosą. Tak, to zobaczymy, co prokuratura minęło właśnie sprawie kilka dni temu, 14 lat od tej ogromnej tragedii. No, tak. I wszyscy powinniśmy chcieć wyjaśnić, co się wówczas wydarzyło. No, wiemy, no, wiemy. Znaczy, to chcecie się z tym pogodzić. No, Odwracacie Państwo uwagę od meritum sprawy. Zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zginął na terenie Rosji, na terytorium państwa, o którym wiadomo, do czego może się podsumować. Przedstawiciele innych klubów parlamentarnych. Bezpośrednio po katastrofie. Muszę Państwu przerwać. Strasznie przepraszam. Bardzo przepraszam. Hej, 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 panie pośle. Ja prowadzę program i bardzo apeluję o to, że w momencie, kiedy mówię, że ten wątek kończymy, to musimy go zakończyć, dlatego, że nasza część radiowa dobiega końca. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Wanda Nowicka, Nowa Lewica i Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dziękujemy. Nasz program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Olesiewicz w Radiu Tok FM. Czas na informacje, a po nich Młoda Polska. A ja zapraszam Państwa na dogrywkę Wyborów w Toku. Transmisja na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie. Natomiast w radiu spotkam się z Państwem w poniedziałek już od godziny 7 w poranku Radia Tok FM. Jednym z gości będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Serdecznie zapraszam. Rzeczywiście cały czas ta sprawa, no co tu dużo mówić, wywołuje olbrzymie emocje, ale no powtórzę jeszcze raz, że nikt nie neguje tego, jak straszna i wielka była ta katastrofa i zginęli naprawdę przedstawiciele wielu ugrupowań. Natomiast powtórzę jeszcze raz, przez 8 lat prokuratura prowadziła śledztwo pod nadzorem Prawa i Sprawiedliwości. Powołano zespół biegłych, dokonano ekshumacji, ponownie zbadano wszystko bardzo dokładnie i
wszystkie próbki i ekspertyzy i wyniki pracy tych biegłych są jednoznaczne. Żadnych wybuchów nie było. I to jest na poziomie faktów, a ja rozumiem, że część będzie miała cały czas wątpliwości, więc proponuję jakby już zakończyć tę część. Pani redaktor, jeśli nie było wybuchów, to dlaczego ten samolot w całości nie spadł na powierzchni Ziemi? To wszystko jest wyjaśnione w tych dwóch raportach najlepszych specjalistów od badania katastrof lotniczych i też powołanych przez prokuraturę za czasów PiS. Bo też powołała takich ekspertów międzynarodowych. Pani redaktor, okrągłymi słowami nie zabiję się tej sprawy. Pracuję w Komisji Obrony Narodowej od 8 lat. Akurat Antoni Macierewicz ze swoją podkomisją podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej. Wałkowaliśmy w różnych konfiguracjach na zamkniętych posiedzeniach głównie i myślę, że te posiedzenia były zamknięte, dlatego że gdyby były otwarte, to po prostu byłby absolutny śmiech i absolutna kompromitacja. I mówię wam odpowiedzialnie. W pewnym momencie nawet pisowska prokuratura, bo już nie była w stanie znieść tych szaleństw, ukrywania dowodów, opowiadania bzdur, zaczęła się dystansować i nie tylko, znaczy nie pomagała Macierewiczowi. W związku z tym ja w ogóle nie jestem zdziwiona tym, co w tej chwili słyszę, bo my to wiemy od dawna. To jest kompletnie, znaczy Antoni Macierewicz cynicznie, ja nie uważam, że żołnierz jest człowiekiem w jakimś sensie szalonym, jest bardzo cynicznym politykiem, który postanowił na katastrofie zbudować poparcie, nawet nie dla PiSu, tylko dla samego siebie. I po prostu nie ma już rozmowy, wszystko zostało udowodnione. No jedynym obrońcą Macierewicza tak naprawdę jest w tej chwili cały czas Jarosław Kaczyński. Chciałam zapytać państwa o pakt migracyjny. Państwo jedno, nie rozmawiamy o katastrofie, rozmawiamy o badaniu katastrofy. Natomiast 14 lat temu dokonała się największa tragedia w historii Polski. Ale Macierewicz... Macierewicz zbadał katastrofę. Chciałam państwu przerwać, bo chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, a mianowicie o pakt migracyjny, bo Parlament Europejski zajął się nim w mijającym tygodniu. Premier Donald Tusk stwierdził, że jest przeciwko relokacji migrantów, ale moje pytanie do pani poseł Kruzik-Roskowski, bo europosłowie, także Koalicji Obywatelskiej, głosowali przeciwko temu paktowi migracyjnemu. Niemniej podejrzewam, że to jednak było w dużej mierze na użytek takiej polityki wewnętrznej, bo w gruncie rzeczy, i będę to uparcie powtarzać, pakt migracyjny powstał dlatego, żeby zatrzymać napływ migrantów do Europy, uprościć wszystkie procedury dotyczące z wydalaniem ich czy ekstradycją i o to w nim przede wszystkim chodzi. No tak, tylko że musimy pamiętać o tym, że akurat granica Polski, czy też polsko-białoruska jest również granicą Unii Europejskiej i w związku z tym jakby my różne rzeczy widzimy bardziej bezpośrednio. Tak, ja akurat zarówno z racji pracy w Komisji Obrony i rozmowie na temat budowy płotu w tamtej kadencji, jak i rozmów na temat uszczelniania tego płotu w tej chwili, jak i również osobistych kontaktów z różnymi osobami, które z Azji przechodziły przez to przejście albo chciały przejść, mogę powiedzieć jedno. Większość osób, które trafia na polsko-białoruską granicę, starając się dostać do Europy, to są osoby, które są przekonane, że Unia Europejska po prostu czeka na nich z otwartymi ramionami. Przewoźnicy, czyli tak naprawdę przemytnicy, zabierają im dokumenty i już pod samą granicą ci ludzie, którzy są z punktu widzenia Rosji, Białorusi, wojny hybrydowej, która w Polsce trwa, to oni są po prostu rodzajem broni, tak? Chodzi o to, żeby, znaczy jakby rozumiem, ale no, pakt migracyjny właśnie także dotyczy tego, aby te osoby, które przechodzą przez granicę, no były w jakiś bardziej prosty sposób zawracane do
Ale to jest, słuchajcie, do ich krew to się łatwo mówi, wykonać to ja jest absolutnie bardzo trudne. Ja wiem, ale wie pani, że pakt ma takie założenie. Tak, no, być tylko, może w praktyce to nie wyjdzie, ale... No, ale my nawet mamy takie doświadczenia już przecież, tak? Bo to nie jest tak, że ta historia się zaczęła wczoraj i my teraz się będziemy zastanawiać, co też się może wydarzyć. Jeśli my, bo jest tak, jeśli, jeśli ktoś wchodzi na teren Polski nielegalnie i jeszcze w większości przypadków nie ma dokumentów, bo mu jest zostały zabrane. Jeszcze w większości przypadków znalazł się w takiej sytuacji, że jak się znalazł pod tym płotem przy tej granicy od strony Białorusi, to nawet się nie może wycofać. Bo po prostu Białorusini nie pozwalają na to. Oni mówią, idź na ten tak, płot. Tak, to wiemy. Albo tylko gnij to sobie w lesie. Tylko dobra. Sprzeciw dobrze, wobec tylko, faktu. Że tak, w momencie, kiedy to się dzieje i przekracza, udaje mu się przejść, tak? I tam ma kontakt ze Strażą Graniczną Polską, to on musi na wiele miesięcy trafić do obozu detencyjnego, bo trzeba go po prostu sprawdzić. I mamy tych obozów w tej chwili ileś. To są de facto takie quasi więzienia w Krośnie Odrzańskim, wielomiesięczne przebywanie bardzo różnych nacji ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kilka dni temu informacja, że próbowało przejść 220 osób. Znaczy, jak się to my mówimy o dużych procesach i mówimy o dużych rozumiem, liczbach. Rozumiem, pani poseł, ja chcę tylko powiedzieć, że w związku z tym, że my jesteśmy też pod presją migracyjną, bylibyśmy z tej relokacji w praktyce zwolnieni. Posłowie, europosłowie Lewicy głosowali za paktem, pani poseł Nowicka. Znaczy, akurat jeśli chodzi o europosłów Nowej Lewicy, to się wstrzymali od głosu. My generalnie, Lewica generalnie oczywiście jest za polityką. Nie, ale część głosowała za. Znaczy, część się wstrzymała. Zdecydowanie. Także to nie jest tak, się ale... Róża Thun. Ja przeczytałam, że wstrzymała tak, się Róża Thun. No, ale ja mam chodzi... informację, mam informację, że się część wstrzymała. Nie powiem, którzy. No, ale na pewno tak jest. Część głosowała za, a następnie ich mniejszość skorygowała swój głos, co już i tak nie miało żadnego wpływu na wynik głosowania. Dziękujemy, panie profesorze, za wyjaśnienie. W każdym razie. Było. No, Lewica, my oczywiście od dawna mówimy, że potrzebna jest dobra polityka migracyjna, ale czy ten pakt, który został przyjęty, rzeczywiście spełnia te wymagania. Tutaj nasi europosłowie no, mieli pewne wątpliwości. Uważali, są wątpliwości? No, powiem szczerze, ja nie mogę podać tutaj szczegółów. To znaczy na pewno chodzi o gwarancje dotyczące tego, czy Polska, która jak wiadomo jest krajem, która przyjęła 2 miliony uchodźców z Ukrainy, czy rzeczywiście nie będzie podchodziła pod ten mechanizm relokacji bądź płacenia za każdą osobę, która byłaby relokowana w przypadku, gdybyśmy tej relokacji nie podjęli. Tutaj tych gwarancji wystarczających nie było. Co więcej, też do nas dochodzą sygnały, że również środowiska wspierające migrantów też nie są zadowolone z tego paktu. Uważają, że te mechanizmy, które zostały zaproponowane, one jednak nie zapewniają przestrzegania praw człowieka, to zamykanie, prawda, nie ma pewności co do tego, że warunki, które miałyby być zapewnione zgodnie z paktem, że one rzeczywiście zagwarantują również przestrzeganie praw człowieka imigrantów. Dlatego też uważamy, że zresztą wiadomo, że nad paktem będą dalsze prace, on od razu nie wejdzie, że w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego no trzeba zdecydowanie poprawić ten dokument. Co więcej, też kampania do Parlamentu Europejskiego powinna służyć tej debacie, żeby dyskutować na ten temat. Sprawa jest ważna, sprawa jest poważna, ale tak naprawdę no jeszcze dużo pracy jest przed nami, żeby to był dobry pakt i żebyśmy mogli z pełnym przekonaniem go poprzeć. Pan profesor Karski wyjaśni, dlaczego pakt jest zły.
Bo głosował pan przeciw. Tak, głosowałem przeciw, bo jest to bardzo złe rozwiązanie. Polityką Unii Europejskiej powinno być zatrzymanie napływu migrantów ekonomicznych do Europy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tego zatrzymania się cały czas nie dokonuje, natomiast wprowadza się mechanizmy, które będą w sposób przymusowy relokowały te osoby z państw, do których one zmierzają, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, wbrew woli tych osób i wbrew woli tych państw członkowskich Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z pewnym jakby grzechem pierworodnym, powiedzmy roku 2015, wtedy jeszcze kanclerz Angela Merkel wyraziła zgodę na wpuszczenie ogromnej liczby migrantów do Unii. Gospodarka niemiecka cierpiała na niedobór siły roboczej. Postanowiono ten mechanizm w ten sposób ukształtować, że będzie dokonywana na terenie tutaj już Unii pewna selekcja. Osoby zdolne do pracy i niezagrażające bezpieczeństwu będą jakby pozostawione na terytorium Niemiec. Pozostałe osoby będą przymusowo relokowane do innych państw członkowskich. Bo rzeczywiście, kiedy one się już dostaną tutaj, bardzo trudno jest je po prostu deportować. Należy pamiętać o jednym. Z punktu widzenia konwencji genewskiej o statusie uchodźcy w roku 1051, który jest podstawowym aktem prawnym regulującym status tych osób, one mają prawo przekroczyć legalnie tylko jedną granicę między swoim własnym państwem, z którego uciekają, o ile w ogóle prawdziwa jest ta teza, że uciekają, bo to generalnie to nie są uchodźcy, to są migranci ekonomiczni. A każde następne przekroczenie granicy jest naruszeniem prawa, jest czymś niezgodnym z tą konwencją. Artykuł 33 tej konwencji. I teraz mamy do czynienia z wprowadzeniem na podstawie tych regulacji, właśnie przegłosowanych niestety przez Parlament Europejski, rozwiązań, w ramach których państwa członkowskie są zobowiązane do przyjmowania tych osób. Wbrew ich woli, wbrew swojej woli. Jeśli państwo członkowskie tego nie uczyni, będą one płaciły karę. W tej chwili jest to 20 tysięcy euro, ale te same przepisy stwierdzają, że Komisja Europejska może tę kwotę dowolnie zmienić. Należy się domyślać, że nie obniżyć, tylko podwyższyć. I teraz też jakby kwestia uświadomienia... My jesteśmy zahartowani, tyle kar, żeśmy zapłacili za złamanie kwestia uświadomienia Polakom. Rządzący dzisiaj przekonywali, że nie należy brać udział w referendum, w którym jedno z pytań dotyczyło właśnie kwestii nieprzyjmowania tych rzekomych uchodźców. Raz już dziś rządzącym udało się przekonać, że Polacy powinni postąpić wbrew swojemu własnemu, oczywistemu interesowi. I co prawda większość głosujących opowiedziała się za tym, żeby tych osób nie wpuszczać do Polski, ale referendum nie miało charakteru rozstrzygającego. Mam pretensje do tych, którzy oszukali Polaków. Którzy mówili, że tego typu rozwiązania, jak te właśnie w tym tygodniu przyjęte, nie będą nigdy przyjęte, bo to nie jest żaden problem. Okłamaliście Polaków. Nie. Uwierzyli wam. Pytanie, ile razy dadzą się jeszcze okłamywać? Ja myślę, że akurat w tej sprawie widać swego rodzaju konsensus polityczny, więc rozumiem, że tutaj niektórzy chcą troszeczkę podkręcić, żeby się odróżnić, ale w gruncie rzeczy widzę, że tutaj są podobne zdania. Witold Tumanowicz. Konsensus polityczny jest dlatego, bo jest ciągle przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i oczywiście wszystkie strony się boją tego, żeby przypadkiem nie zostały nazwane proimigracyjnymi. Natomiast pamiętamy doskonale polityków obecnej koalicji, którzy z siatkami, reklamówkami latali na granicę białoruską, jeszcze wzmagając ten kryzys. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę... Jeden. No nie było więcej tych posłów. Okej, latający z reklamówkami jeden sztuk. No ale byli... Dobrze, nieważne, ale bardzo proszę mnie nie przerywać. Bardzo proszę mnie nie przerywać. Minimalnie 30 tysięcy rocznie. Nie ma górnego limitu, jeśli chodzi o te relokacje. Tutaj będziemy płacić 20 tysięcy euro
pozwora za nieprzyjętego imigranta. Przyjmuj albo płać. Taka jest między innymi zasada, jaką właśnie wprowadzamy. I oczywiście teraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego premier Donald Tusk i koalicja rządząca będzie mówić, że ona się tego nie chce, tutaj nie będzie to wprowadzone, no ale generalnie po wyborach Ursula von der Leyen powie, panowie, trzeba jednak to wprowadzić. Natomiast bardzo mnie oburza hipokryzja PiS-u w tym zakresie, dlatego, bo to wy byliście najbardziej proimigracyjnym rządem. Co więcej, pierwsze projekty rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówi o 800 tysiącach rocznie migrantów, których chcieliście sprowadzać, które zostały ekonomicznych właśnie. Naprawdę ta hipokryzja rządu PiS-u, którzy dodatkowo, chciałbym powiedzieć bardzo jasno, teraz się zasłaniacie się tym, że głosujecie w Parlamencie Europejskim przeciwko tym rozwiązaniom tylko dlatego, że po prostu wiecie, że wasz głos nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ale kiedy rządziliście przez 8 lat, kiedy wasz minister spraw zagranicznych właśnie między innymi właśnie wprowadzał tego typu projekty, one na szczęście nie weszły ostatecznie w życie, ale jednocześnie pracowaliście nad tego typu rozwiązaniami, sprowadziliście najwięcej imigrantów w historii III RP. To naprawdę bardzo proszę w tym momencie nie wypowiadać się w tej sprawie, wycierać sobie twarzy tym zakresie. Przyłączamy się do tego, aby nie przyjmować nadmiernych imigrantów. To jest retoryka Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy przeciwko niekontrolowanej najpierw 800 tysięcy wiz, potem się okazuje, jesteśmy że 200, potem 330. Jesteśmy winni choćby Polakowi zastrzelonemu w Szwecji na oczach syna. Do tego doprowadza wasza polityka. Sprowadzania Państwa, migrantów. Niekontrolowanie. To jest akurat hipokryzja PiS-u. Nie, to jest hipokryzja PiS-u. Akurat. Wy nie jesteście przeciwko imigrantom. Ale nie jednocześnie. Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzialności za te kwestie, akurat kiedy Prawo i Sprawiedliwość blokowało te rozwiązania, które chciała wprowadzić Platforma Obywatelska. Zamachowiec w Szwecji dostał od was wizę. Słuchajcie, akurat nie od PiS-u. Ale Konfederacja z Platformą ręka w rękę po prostu. Zatrzymujmy na chwilkę tę dyskusję i zostańmy przy faktach. Platformy. Faktycznie no, liczba... Faktycznie, proszę panów, faktycznie liczba obiecanych wiz była większa niż potem realnie wydanych. To jest prawda. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to było kilkaset tysięcy osób wjechało w tym pewnym okresie 2 lat najprawdopodobniej. Przekroczyło polską granicę. Byli to imigranci z Azji i z Afryki i to się działo za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I dodajmy, że tylko 40 tysięcy z nich, bo to mamy w danych ZUS-owskich, tutaj pracowało, czyli rzeczywiście byli to ludzie, którzy jakoś zaistnieli na naszym rynku pracy. Reszta nie wiadomo co robi, najprawdopodobniej przedostała się do innych krajów. I to się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, więc nie wmawiajmy ludziom, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wpuścił tak dużej liczby imigrantów, bo po prostu wpuścił. No inna sprawa, możemy na ten temat dyskutować. Chciał więcej, było gotowe rozporządzenie, no i to akurat są fakty, Miłosz Matyka. No ale nie łączmy tego też z ruchem normalnym turystycznym. Polska to nie Korea Północna. To nie był ruch turystyczny. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają. Pan projekt tego rozporządzenia? Nie, panie. Nie, panie pośle. Miłosz Motyka i zmierzamy do końca. Że to jak 800 tysięcy czy 30 sztuk? Warto zwrócić w tej dyskusji jeszcze na jeden aspekt uwagę. No, Polska jest pod presją migracyjną, nie tylko jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, ale przede wszystkim ze względu na hybrydowy atak Łukaszenki. Na nie tylko Polskę, na nasz region, ale na całą Unię Europejską i to powinno być podstawą w ogóle w dyskusji w tym temacie. I źle się dzieje, że politycy PiS-u również w tej sprawie szukają konfliktu, kiedy, tak jak zresztą powiedziała pani redaktor, mamy co do bezpieczeństwa, bo ja to odbieram nie tylko jeśli chodzi o pakt migracyjny, ale kwestię bezpieczeństwa, konsensus w tej sprawie. I tutaj europosłowie zagłosowali właściwie tak samo. I polski rząd i premier mówi jednoznacznie, że się w takim kształcie na pakt migracyjny nie zgodzi. Więc nie ma podstaw do tego, żeby jeszcze tutaj szukać różnic. Ale już się wcześniej zgodził. Nie zgodził się. Dokładnie to samo, co z kwotą wolną podatku i dobrowolnym ZUS-em. Nie zgodził się. Będziecie mówili, że tak nie mówiliście, że są jakieś gwiazdki, że tego nie deklarowaliście. Że tak naprawdę to wyście się, że wcale nie mieliście.
zgody na pakt migracyjny i swoim... Po wyborach się zgodzicie. Egzaltacją nie jest pan w stanie tej prawdy zakrzyczeć. Prawdę? Jest kwota wolna od podatków, również jest dobrowolny tego, ZUS? Również tego, że te granice muszą być chronione i mamy do czynienia z hybrydowym atakiem Łukaszenki, tego, który waszych polityków, polityków Konfederacji bardzo chwali, jak Grzegorza Brauna w swojej propagandowej telewizji. Jeśli Polacy będą się nabierać ciągle na te kłamstwa przed wyborami, to naprawdę nie będzie tutaj w Polsce lepiej. Już raz przekonaliście Polaków, dostaliście w tych wyborach w referendum tyle, ile dostaliście, więc dobrze by było, abyście odebrali ten sygnał. Gdzie jest kwota wolna od podatku? Dajcie panu Miłoszowi zdanie. Bardzo niech proszę. Się pan nie martwi. Ale ja się martwię. Prowadzimy, martwię tak jak się. Wyborcy nam zaufali, i Polacy a wam nie. Się martwią. To jest kwestia, bardzo... która wymaga, wymaga przez Polskę bardzo... zablokowania, ponieważ w takim kształcie ten pakt jest nie do przyjęcia. Państwu dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Tak, Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia dziękuję Droga, Wanda Nowicka, Nowa Lewica i Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dominika Wielowiejska, ja się z państwem żegnam. Zapraszam na mój kanał na YouTube z analizami i komentarzami politycznymi. Do usłyszenia, do zobaczenia.